Kiedy Q&A? Ludzie, będzie Q&A, jak będzie 10 klasówów. Proste, nie? Czekam. Będę twoim 10-tysięcznym subem! Wait. Q&A. SpartiatX! A więc zacznijmy sobie specjala na 10 klasówów, czyli... Q&A, tak? Jedziemy. Intro! No, 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 no! Kto to jest Brofesko? Nie wiem, jak to się pisze. Jakiś oteperengar? Brofesko, tak? Poczekaj, może widzowie wiedzą, kto to jest. Brofesko nagrałby to lepiej! Może kto inny? Brofesko by to lepiej nagrał! Czekaj. Czym się różni Despartiatics od Brofesko? Subskrypcjami! Dobra, chyba nikt nie wie, kto to jest ten Brofesko, więc... Ja będę mówił, bo... Jeszcze mi kanał zgłosi, więc... Przemilczmy ten temat. Wyglądasz jak Jezus! Jezus? Wiecie, Jezus, no do Jezusa mi daleko, ale jak wchodzę do autobusu, to babcie mi schodzą z miejsc. Czy to jest porównywalne? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Przestań w końcu drzeć tą mordę, chłopie! Ogarnij się! Jakbyś dopiero ze stodoły wyszedł! Ja pierdolę. Ludzie, ze stodoły przecież tam mieszkam, więc proste chyba, że stamtąd wychodzę. Sparta, idź się zabić z takimi kawałami! Jakby ktoś nie wiedział, jeżeli chodzi o kawały, mówię na początku filmu kawały, tak? I właśnie teraz mam dla was taki jeden szybki. Ukradł facet krzesło i poszedł siedzieć. Nice. Jakiś koleś dodaje na IT 20-minutowe odcinki, w których gra full AD Creed. Coś tam, fajnie się go ogląda, co myślisz o tym pomyśl? Wiecie, ja się kompletnie tym nie wzorowałem, tak? Powiem wam tak, wszystkie pomysły, które mam, biorę z głowy, to jasne chyba. W ogóle, nie wiem, wydawało mi się, że do tej pory, nie? Dopóki nie wbiłem tych 10 tysięcy subów, to ja myślałem, że jestem jedyny na YouTubie, ludzie. Nawet nie wiedziałem, że ktoś kręci filmy, naprawdę, uwierzcie mi. Ktoś tam kręci jakieś ADAP, pewnie ze mnie zżyna, tak? No zobaczcie na wyświetlenia i na daty. Proste! Czym się różni twoja stara od słońca, niczym? Na to nie da się po starej jeździć? Po starej śmi... O, ty głównie. Maksymilian Zborowski. Chamskie, bardzo. Na tym kanale nie toleruje się wyzywania innych, śmiania się z innych, a tym bardziej jakiś... No właśnie. Więc uważaj sobie następnym razem. Fakty na temat Spartiatixa. Jest przystojny. Nagrywa na YouTube'a. Każdy go lubi, ja pierdzielę gościu. Ciepło mi się zrobiło na sercu, naprawdę jak to czy... Co to jest? Pokaż więcej, poczekajcie. Dodam tylko jeszcze, że jeden z nich jest... prawdziwy. Bardzo, bardzo zabawne. Elo. Miszor daje okejkę. Dzięki. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać na tej kamerze. Czy może mi ktoś odpowiedzieć, co to jest lifestyle? Gdzie to pisze w grze? Gdzie to pisze w grze? Jest napisane, mordo. Jest napisane. Boom. Pomocy, Spartiatix! Wyszedłem z brązu! Co mam zrobić? Zraniłem najwspanialszą ligę w świecie! No, mam kilka rad. Kiedyś wyszedłem z brązu. Na początku, pierwszym tygodniu przytrafiać się naprawdę niesamowitego pecha masz. Wyszedłem z brązu, mówią, wyszedłem z brązu, idę do Tesco, na drugiej stronie ulicy, wychodzę, od razu mnie w bramę biorą jakieś karki, kopią. Średnio było, tak? Po dwóch tygodniach było gorzej. Ale później jak przestałem wychodzić z domu i nagrywać na YouTube'a, jest super. Teraz mi rzucałem tylko cegłami w okna, ale... No średnio. Śmiesz się z brązu! Minion Andrzej cię znajdzie. No musiałem się pochwalić, że już mnie znalazł Minion Andrzej.
i się dogadujemy, mniej więcej coś takiego. Witam, jestem Andrzej! Witaj, Andrzeju. Partiatik, weź ogarnij tą dupę, no! Ale panie Andrzeju, ja pana szanuję i całe wszystkich brązów szanuję, o co panu chodzi? Panie Andrzeju, nawet w brązowych myślach byłem, czyli tam, gdzie pan, więc byliśmy razem w filmie, wie pan? To jak, panie Andrzeju? Okej, okejka? No dobra, ale... Jest mój przerzutek! Abstra, oglądajcie. Powiem tak. Wszyscy, którzy piszą kawały o murzynach, Żydach, Cyganach, biednych, bezdomnych, są po prostu spieprzeni. A ty, Sportiotix, jak idiota ich popierać. Popieram ludzi, którzy piszą kawały, to jest prawda. To jest napisane, popierasz ludzi, którzy piszą kawały. Ale popieram w 100% te poglądy. To są moje poglądy, tak? Wszystko, każdy, to nie są żarty, ludzie. To jest prawda. To jest prawda. Jesteśmy w internecie. Ta-da! Masz coś do bezdomnych? Sam wyglądasz jak bezdomny, a opowiadasz kawały o ludziach, którym się nie udało w życiu. Właśnie straciłeś widzę. O fuck, lubię takie kawały. O ja pierdzielę. Tak serio, to ja jestem bezdomny w sumie. Wiecie... Chore, ciężko to mówić, ale... Wynajmuję mieszkanie tylko do nagrywania. Normalnie jest bardzo ciężko, muszę wam to powiedzieć. Jestem bezdomny od 7 lat. A golę się raz na rok. Jak mi się uda zebrać na maszynkę. Teraz dopiero jak odkryłem YouTube'a, ludzie, to muszę wam powiedzieć, że... teraz naprawdę czuję się bezdomny. Wtedy jakoś tam się czułem, nie? Tam z innymi zachodziliśmy tam, wiecie, na co się tam chodzi. Ale teraz jak zobaczyłem te komentarze... Straciłeś właśnie... YouTubera! Ta-da! Drogi Spart coś... Spart coś tam... Drogi... Przejdźmy dalej. Szacunku trochę. Zawsze się schylam po grosza z szacunku do orzełka, więc zawsze klikaj mój film w szacunku do... A zresztą... Ej, ha, 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 podoba mi się twoja interpretacja bezdomnego jako rzeczy, ha, ha, ha. W ogóle ja traktuję ludzi przedmiotowo. Odpiszesz mi? Posłuchaj, nie odpiszę ci na to, co napisałeś, Foxy, Foxy. Ale odpowiem na twoje pytanie, ale... Poczekaj. Nie zadałeś żadnego. Spartiatix, podaj nazwę tego kolesia, co mainuje Rengara. Okej, okay, zapisuj. Brofesco. Hehe, kurde. Spartiatix, ile ty masz lat? Co to za pytanie, ja pierdzielę. Tyle mam lat, no ile się czuję, tak? Napisz lepiej, ile według ciebie mam lat. No i pomyślimy, czy na to odpowiem. Zobaczymy. Mam takie pytanko. Ty na potrzeby filmiku dostajesz konta od widzów? Jeżeli ktoś nie wie, oczywiście nagrywam serię w brązie i w tych seriach gram na różnych kontach. No i do tego ma się to pytanie, czy dostaję konta od widzów. Oczywiście, że nie dostaję tych kont od widzów. Wszystkie konta są moje, więc nie bójcie się o to. No, wszystkie konta są moje, więc gram. Ja sobie po prostu od 6 lat robię konta w Lidze Legend i wbijam brąz. Tylko jednym wyszedłem diamentu łopatą innymi, a resztą sobie siedzę, tak? Mam około 150 kont i... Życie się toczy. Ta-da! Statystyki komentarzy. 10% każdy, które każdy omija, około 25% rady widzów. Rady widzów. Profesko by to lepiej nagrał. 40%. Co ma być na następny odcinek? 15% kawały, reszta to pytanie i komentarze związane z odcinkiem. To jest, gdzie ten... Zero szacunku. Ale jeżeli chodzi o to pytanie, to jest inaczej. Jest tak, 100%, które omija Spartiatix, a reszta już nieważna. Elo, tak w sumie, jakim cudem ty siedzisz w diamencie? To są rady widzów, ludzie. Czemu siedzisz w diamencie? Co za gówno grasz? Maksuje się coś tam. Czemu ja siedzę w diamencie? Wypchnąłem cię z tego miejsca, dlatego ty siedzisz w brązie. Ups. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Ja kocham, jak on las hituje. Nie wiem, czy to się tak pisze. No dużo las hituje w swoich filmach.
Jeżeli chodzi o to, to nie jest pytanie, ale chciałem sobie, wiecie, poprawić sobie, dać to, że niby ludzie tak myślą o mnie, wy nie wiecie o tym, że to jest jedyny taki komentarz pod filmami wszystkimi do tej pory wrzuconymi. Po co ja to mówię? Jesteś z Podkarpackiego? Jestem spod mostu, ja pierdzielę, przecież o tym mówiłem. Najlepszy moment, kiedy wracasz do domu, po całym dniu do domu, czeka na ciebie odcinek z obiadek i odcinek z Partia Tixa. Zapomniałeś kappy dodać, mordo. Nie wierzę, że tacy pozytywni youtuberzy jak ty jeszcze istnieją. Pozdrawiam i życzę sukcesu. Powiem wam tak, jestem tak pozytywny, że tym pozytywnym akcentem skończymy odcinek. Nara, mordy. Dobra, tak serio, to dzięki za te 10 tysięcy subów na kanale. Kurde, naprawdę mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie pod tym filmem, to jest wymuszenie łapek, Boxdel, bo umarł. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 500 łapek, 500, 500 łapek, 500 łapek, to zrobimy Q&A na poważnie. Ale wiem, że tak liczby nie będzie, więc elo, mordy. Dobra, i dzięki wielkie, że jesteście. Widzimy się w następnym odcinku. Już nagrałeś to? A weź to wyłącz gówno, bo już mnie irytuje to mówienie do tych idiotów. Dawaj, te suby będą leciały i wtedy... Spartiatics!